No, Mirek, a wiesz, że Janusz sobie nowy samochód kupił? I nawet go pod bramą postawił. To co ja mam teraz zrobić, żeby udowodnić tej kanalii, że to ja jestem samcem alfa? Przecież ja nie mam samochodu. Wiem. No, sobie sprawiłem taki grzejniczek. Nawet w promocji nie był. Nówka funkiel. A ja nie wiem, czy taki samochód to może mieszkanie ogrzać. Tato, pospiesz się, musimy już iść. Dobra, dobra, już idę, idę. Jak ty wyglądasz? Jak to jak? Jak jednostka doskonała, ten perpetuum mobile. El grande Januszo. To poczekaj, idziemy. Dobra, Grażynka, daj mi tego papieroska, bo się zmęczyłem. Już ci daj. Janusz, pośpiesz się! Nie wypada się do kościoła w niedzielę spóźniać. Co sąsiedzi powiedzą? O, motyla noga! Jak mnie księżulek zobaczy, to na wódeczkę będzie chciał zaprosić. Grażyna, idziemy! No, synek, o, jeszcze jestem smacznego. Zajadaj, szef kuchni podaje do stołu danie specjalne dla mojego mistrza. Ojciec! Co? Co to kurwa jest? No, chciałeś sushi, to masz sushi! Ale to nie jest sushi, to są jakieś krokiety! No bo to są... polskie sushi! Aha, a z czego te... polskie sushi? No, z Biedronki! Grają jeszcze nie! O, no dobra. Podnieś te giry do góry! A cicho, bo rozgrzewka się kończy, zarabę dograli! Nasi! O. Nic już w tym domu nie robisz, tylko telewizor oglądasz! Bo widzisz, Grażyna, ty to właśnie takich wyborów w życiu dokonujesz! Męża sobie wybrałaś, co to nic nie robi! I polityków też takich wybrałaś, co nic nie robią! No, ja na tych polityków nie głosowałam! Głosowałam na tych... drugich! Grażyna! Na tych drugich? No tak, na tych drugich! Ale jak to? Na tych drugich? Tak, na tych drugich. Grażyna! O, Grażyna! Bierzemy rozwód! Wyprowadzasz się! Przecież to mój dom jest! To ja się wyprowadzam! Ale po meczu! O, śpi jeszcze! No hejka, co tam się z tobą dzieje, tato? Słuchaj, synek, bo ty masz dzisiaj te... urodziny, nie? Nie pamiętam, które, ale to nieważne. Słuchaj, wiesz, że rękę to ja mam ciężką, ale i serce miękkie. Dlatego w dniu twoich urodzin pozwolę ci kupić co chcesz. Nawet buty. Nawet nowe. Nawet Adidasy? Nawet Adidasy. Czyli mogę iść zaraz do sklepu i kupić sobie Adidasy? Nie, nie, nie. Aż tak to ja cię nie kocham. Słuchaj, wejdź sobie na tego pizzodi.com. Tam są jakieś kody rabatowe, to sobie wybierz. Wszyscy bolimy troszeczkę. Za resztę to pójdź sobie tam browarka kupi. A te mogę? Możesz. O, synek się znalazłem w końcu. Możemy jak facet z facetem na osobności pogadać. Tak mi się wydaje, że ty już na tyle duży jesteś, że powinieneś wiedzieć coś na ten temat. Na jaki temat? No wiesz. O co ci chodzi? No jak to co? Popatrz na mnie. Tutaj tego na ten temat. O seks ci chodzi? Nie! Jak goły mamy w internecie znaleźć? Weź tam, to proszę mi pokaż. No to tak, stary. Wpisujesz goły, witam. Z tej strony ekipa Januszy i Grażyn. Jeżeli podobał wam się taki odcineczek i chcielibyście więcej odcinków z takiej serii, to napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i dajcie tego, wiecie, likę. Łapka w górę, to się teraz mówi, Janusz. Się tak rozwodzisz jak ze swoją Grażyną. Słuchajcie, dodatkowo zapraszamy was na tą stronę pizzodi.com. Tam możecie fajne rabaciki sobie dostać na różne ciekawe rzeczy, nie? Grażynka, my tam cebulimy od czasu do czasu. Dodatkowo na kanał Janusza z grami. Janusz tam gra w gry komputerowe. No i na Facebooka, i na grupę na Facebooku. I to chyba wszystko by było, nie? I takie teraz, jak wy mówicie, to... kolano się ma! Żegnam! Cześć! Czwarty dzień sraczkę mam... Pora umierać chyba.
No widzisz, to dlatego, że bez kapci chodziłeś, a tyle razy ci mówiłam, noś kapcie, noś kapcie, no to teraz masz?